Witam Was serdecznie na kanale. Witam Pawcio Pazur, widzę, że jest. Jeszcze ktoś jest. Gruchnęło wieściami z internetu. Muszę zobaczyć, jak to tam mnie słychać. Dobrze, żeby sobie to sprawdzić. Jest dobrze. Spokojnie, ja nie kupiłem Mavica Mini 2. W sumie to nie jest Mavic, tylko Mini 2, nie? Nie nazwali tego już Mavikiem. Jest Mike Tyson i jest Dariusz Trociński. Witam panowie. U Rafała też wczoraj opublikował na swoim kanale film, a ja dzisiaj dołożę, bo osoba, która kupiła tego Mavika dwójeczkę, nie Mavika, tylko Mini dwójeczkę, opublikowała drugi film. I za chwilę przejdziemy sobie chwilkę, porozmawiamy o tym, nie? Jest też Piotrek, filmuje. Cześć Piotrek, cześć Mariusz i cześć Dariusz. Także wrzucamy już wam ekran. I tak. Dajemy pulpit i takie rzeczy tu widać. Ja sobie jeszcze wezmę może podsłuch, czy coś tu słychać, ale to chyba było bez dźwięku, z tego co pamiętam. Mam tu trochę rozwalone te słuchawki. Dobra, najwyżej sobie podsłucham a transmisję naszą sobie przeniosę, żebym widział, co wy piszecie. Israeli. Seju wideo, boy have mini DJ. Dobra, momencik, bo tu nawet z zagranicy. Ja niestety nie rozumiem po tego. Też umieszczę zaraz w poście swoim link do tego, do tego kanału. Tutaj macie ten kanał, który niedawno się pojawił, już ma 783 subskrypcje. Gościu kupił, ktoś pewnie beknie za to. Ktoś wystawił przed premierą Mavic i sprzedał je, nie? I jest to dokładnie. Czekajcie, gdzie ja te słuchawki położyłem? Tutaj. Bo chcę zobaczyć, czy mnie dobrze słychać. Jest całkiem dokładnie specyfikacja, jest bardzo bliska pokazany. A, normalnie go kupuję. Mieliśmy wątpliwości, bo wynosił ze sklepu zestaw, inny zestaw niż na początku pokazał, ale wygląda na to, że kupił dwa zestawy. I tutaj pokazuje, co ciekawe, w tej specyfikacji, czekajcie, ja to wezmę wam. Mini 2 będzie miał OQ-Sync 2, nie? I taki sam pilot jak do tego, do Mavica. Momencik, też. Taki pilot będzie w Mavicu Mini. Taki pilot. To jest pilot od R2, nie? On będzie identyczny. Tutaj będzie miał inaczej, inne tutaj w tym miejscu i tutaj będzie pauza. No tak. Zobaczcie, że no, na pewno nie jest to fake, bo gościu pokazuje, co ciekawe, on wkłada właśnie baterię z miniaka do tego w tym filmie, nie? Tutaj widać czujniki, kamerkę, to wszystko jak w miniaku poprzednim.
Widzicie moją myszkę w ogóle? Moment. A, widzicie. Dobra. Tutaj na kamerce jest 4K. Tu wszystko tak samo. Z tyłu. Tutaj ten port do ładowania jest inny. Tu jest tor port typu C. Please see video. Fajnie, że będzie w 4K. Tak, będzie 4. Ja podrzucę za chwilę wam też. Poczekajcie, to może zrobię inaczej. Ja wam podrzucę ten do wideo link. Momencik. Wklej. Macie. A później to wrzucę w ten. Wrzucę do, po prostu w opisie pod filmem, nie? Nie, baterie będą inne, ale spójrz, poczekaj, gdzie tu jest ta scena, że on wyciąga te baterie i próbuje włożyć. Moment, ja wam to przewinę. O, tu jest ten moment. Patrzcie, że próbuję włożyć tą baterię. Prawdopodobnie te baterie nie będą kompatybilne, kurde, trudne słowo, ale... Tak. Nowy unboxing. Spójrzcie, że on tą baterię zmieni. Próbuję włożyć do tej mini dwójki, nie? Ale prawdopodobnie te baterie nie tego, nie? Prawdopodobnie to nie będzie działało, ale... Tutaj macie całą pełną specyfikację też do tego. Tak sprawa wygląda, że ktoś zdążył kupić. Tu macie tego gościa kanał i on wcześniej też pokazuje, że kupili. Zobaczyli na wystawie w jakimś sklepie. Były combo i fry my combo, nie? I on chyba kupił dwa zestawy, nie? A, bo tu jeszcze słychać jednak z tych moich słuchawek suche. No dokładnie. Jeszcze mi mikrofon zebrał, nie? I tutaj były, że patrzcie, że wychodzi z tym zestawem mniejszym. On opublikował dwa posty. Ten był prawdopodobnie dzisiaj opublikowany, aczkolwiek to pokazuje, że był opublikowany wczoraj, 26, dzisiaj mamy 27. Może później w nocy go wyrzucił, nie? No English, niestety. Franks. Ja później wrzucę. Także wygląda ten zestaw. Ciekawe, co będzie z tym mini. Tak, mini 2. I nie będzie się Izrael. Tak. Tu macie jeszcze specyfikacje jego. Czekajcie. Patrzcie. 31 minut lotu. Nie pamiętam, ile był mini.
10 i OQSync 2, nie? OQSync 2. 4K, panorama, quickshot. No tutaj będzie, myślę, że R2 trochę dostanie po kościach, chyba że oni 10 km, tak. Osiągnij nawet R2 10, nie, w mieście nie osiągniecie tego, nie. Ciekawe, jaka będzie cena. Już mówią, że cena będzie około 2500, nie? Ale no, wątpię, żeby taka cena była, nie? To mnie ciekawi, czy rzeczywiście ta bateria będzie mogła, ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe, że nie poszły. Oni nie zrobią tak. I podejrzewam, że ten kontroler też nie będzie pasował. Z dwójki nie będzie pasował do miniaka, nie? Do miniaka tej dwójki, nie? Oczywiście, nie? Cena A2, mini 1. Tak, muszą tak wypośrodkować cenę i to w Polsce też pewnie tak zrobią cenę, żeby to było, no wiecie, Freeman Combo w Polsce kosztuje 5000, tak? Ten kosztuje, mini ile kosztuje w tym momencie? Zwykły? Czy możliwe, że coś? No, czyli możliwe. Tak, dokładnie, Kamil. Bardzo możliwe, że około 2500 zł, nie? Bardzo to jest możliwe, nie? Co fajne, że dodali jeszcze PS PLS wideo. Te do śmigieł tutaj dodali, nie? Ja czytam, co on tam pisze, trochę próbuję zrozumieć, nie? Bo tutaj jest jakiś wrak 87, fax 87, ale nie, niestety, jak ktoś, kto to zna angielski, co on tam pisze, albo czekajcie, ja mogę to skopiować, co on tutaj, a można, to ja sobie w translator może wrzucę, co kolega pisze, translator, klej. Zobacz nowy film. Tutaj kolega ma jakiś is for mini 2. Dobra, kopiujemy. To naprawdę nowy film dla mini 2. Jest. Nie film, no. Ja czekaj, ja to wezmę tutaj i będziemy kopiowali przy nim to. Także. No. Italia, no Włoch. No witamy Włochy, no. Zupełnie nie, ale dobra. Ale to mi angielski. Klej, to tłumaczenie, aha, kwadrokresa, aha, dobra, już rozumiemy, a to teraz na polski tłumacz, język polski, no właśnie, a teraz, a francuski, zobaczcie, że mi został wydany nowy film Mini 2, tak. Mini za... A gdzie znalazłeś, Piotrek, ten... Marcin, on sobie jaja robi. Olej go. No dobra, jak sobie jaja robi, to go olewam.
A dlaczego mu wizujące jaja robi? To znacie tego, czekaj, a zobaczymy jego ten, jego konto, Fax87, może? No to mnie ciekawi, że próbował włożyć te akumulatory, no ale podejrzewam, że one by w życiu nie pasowały, nie? Jak myślicie? Raczej nie, nie? Bo chyba tak klapka by się nawet nie zamknęła, nie? On jeszcze je tak dopychał, nie? To raczej by ta klapka nie pasowała w życiu, nie? No. Tu pisze, że atrapa, tak? Ale coś tam. Nawet kopię. On chce jakiś filmik o Mini 2. Ale jaki filmik? No to nie wiem, gdzie masz filmik. Linka nie wrzucił. A linka nie można wrzucać, bo go zablokuje, nie? To co mam obejrzeć, nie? Bo tutaj coś pisał, tak? Ja mu wrzuciłem ten film, który znaleźliśmy, nie? Ale linka nie wrzucił, nie? Jeżeli nawet by wrzucił linka, to ja mogę go odblokować wtedy, nie? No, albo napiszę w Tylko nie wiem, czy go YouTube automatycznie zablokuje. Teraz coś innego nam wrzuciło, tak? Tu macie u tego gościa dwa filmy z tego unboxingu, nie? Co on tam pisze? Kopiuj. Dobra, ja zobaczę, co on tu... Co tu mi wkleił? Nie mam tego translatora już. Mam. Dobra. Może zrozumieć faceta, który ma już Mini 2. Mówi, że żebyśmy zrozumieli. Tylko link niech daje. Dobra, weźmy, napiszmy link. Dobra, nie ma. Jak się pisze link? Kurde, klej link, odblokuję cię. Weź temu napisz, żeby jak znacie, wklej link, cię odblokuje, to cię odblokuje. Tak zgliją to wideo. O, widzisz. Zobacz, to ma Mini 2. Widzisz, Kamil, nawet za tłumacza mojego robisz, nie? Rafał też pokazywał tego miniaczka na swoim live'ie, nie? Inny facet ma Mini 2. No widocznie te Mini 2 się pojawiły w kilku sklepach i ktoś tam nieźle beknie za to, że sprzedał. Sprzedał te miniaki tuż przed premierą, nie? Ja sobie może zdejmę te słuchawki, nie? Skopiuj i wklej to. Ale co? A on nie może tego wkleić. Aj, nie. Nie ma to. A chyba blokuje. Nie ma. On YouTube. Tak, poczekaj. A
Messengera może, kurde. Poczekaj, ale Messengera to nie będzie, kurde. Nie wklei w tym. Kurde, jakby tutaj, żeby on nam to wkleił. Tylko ja nie mogę go, czekaj. Użytkownik ustaw jako. Nie mogę mu dać moderatora, nie? Co by tu zrobić, żeby go wziąć i. Bo jak on wklei link, to. To go będzie wywalało, nie? Dobra. Widzę, że nie da rady, żeby on nam wkleił ten link. A ja czekaj, a jeszcze wejdę w Facebooka sobie swojego i sprawdzę, może na Messengera wysłać. Ale on nie ma mojego Messengera, nie? Pod filmem może moim ostatnim. Niech wklei link tutaj. Wklei link. Niech tu wklei link. Tu niech wklei. Tu niech wklei, ja sobie to skopiuję. Napisz mu, żeby wkleił link pod jednym z moich filmów. Nie skopiuję ten adres i wklei tutaj pod tym filmem link. To zrobimy tak, w ten sposób. No. Dobra. Albo jakoś tak. Ale ci nie zwracają. On pisze po polsku, angielsku, włosku, jakaś siema. Aha. Czyli aha. Po włosku. Ale ty, no, on też może. Szukaj tego tytułu na YouTubie. Ale. A. Dobra. No to zobaczymy. No, dobra. Poszukamy tego tytułu. Wklej to tam. A jest, chyba o to chodziło. Patrzcie, jest gościu następny. A widzicie? Nie, bo on tak samo może jak my translatora używać, nie? Dokładnie, nie? Także wiesz, no, dlatego wiesz. Ja też translatora używam, nie? No, to gościu drugi pokazuje, patrzcie. Też ma miniaczka, dwójeczkę, nie? Czyli nie jest to ściema. A nawet jeżeli to by była, ale ten. Bo chociaż sam ten pokazywał, że latali. Tak to zrobiłeś, dobra. Patrzcie, te blokady mi się. Kurczę, ja pokazuję wam na ekran. Te blokady mi się strasznie podobają tutaj, tych śmigieł na mini. Bo to tak luźno lata, nie? A moje drony nadal są uziemione, nie? Także. Nie wiem, czy. Poczekajcie, ja sobie zobaczę, czy słychać dźwięk z tego filmu. Dobra, nie słychać dźwięku. To sobie translator troszeczkę słabo słychać. Audio podgłosimy. Delikatnie słychać, nie? Ale my też nie wszyscy rozumieją po angielsku, nie? Zaraz zobaczymy. No i tak wygląda sprawa, że już się pojawiają kolejne filmy z tego, że mamy następne filmy. To teraz tylko wyszukiwać, nie? O, i tutaj też macie ten kontroler, nie? Tutaj widzicie, że macie pauzę na tym. No. Wygląda na to, że on nas nie zrozumie, nie? Dlaczego go mają.
Ja podejrzewam, że po prostu dystrybutorzy już dostali do sprzedaży, bo to na dniach może wejść, nie? Jeżeli ten i ktoś to się... Tak, tak, kontroler jak w AR2 z malutką różnicą, że w tym miejscu, poczekaj, ja ci pokażę. W tym miejscu ten kontroler będzie miał pauzę, gdzie tu jest HomePod, to tu będzie pauza i tu inaczej będzie wyglądał ten, będzie inaczej wyglądało tutaj, tu będzie cinema mode tego, a wszystko jest identyczne. I ciekawe, czy te kontrolery obydwa będą kompatybilne, nie? No. Piątego listopada, może też się pospieszyli z tą premierą, bo już wyciekły, już wszystko wiemy o tych dronach prawdopodobnie, nie? Więc... Może planowali. Jeżeli dystrybutorzy dali w sklepach dali po prostu ciała i wystawili za wcześnie i ktoś się tam nie znał, pewnie jakiś chyba, że to wersje beta. Nie, no jak już w sklepie były, to by nie mogły być beta, nie? Ja siebie tu przeniosę, żeby wam ten ekran pokazywać. Witaj Marcin, na plus tylko Oculus Link reszta bez rewelacji. No ale 4K masz też, nie? Także no to Oculus Link tam poprawili też. Podobnież silniki trochę będą miały więcej mocy. Troszeczkę będzie się lepiej zachowywał. Prawdopodobnie trochę zmienili specyfikację baterii. Niby to samo, coś tego. Trochę Rafał o tym mówił, także pewnie byłeś u Rafała, więc wiesz, nie... Oculus Sync jest prawdziwy? Jest Oculus Sync, tak, tak. O, i jest Rafał, no. Także mamy już trzeci link do tego, bo mamy tutaj gościa, wstawił jeden link i tutaj mamy kolejny link, tu nam kolega też podrzucił. Także już kupili. Ma być odporniejszy na wiatr. No, może. Witam cię, Rafale. Także już mamy trzeci film tego samego drona. Także myślę, że po prostu gdzieś tam w sklepie. A ja się powtarzam ciągle, nie? Ale mówię, że gdzieś dali w sklepie. Dostali już modele przed premierą, a je wystawili. Ktoś nie dopilnował. Byłem u Rafała na YouTube, wywiad z tym gościem, co niby kupił mi dwa. Byłem. U Rafała jest na YouTube wywiad. Wywiad? Rafał z nim zrobił wywiad? Rafał zrobił z nim wywiad? Bo ja nie widziałem tego. Rafał tu z nami jest. Kurczę. A zobaczy. Nie ma wywiadu. No. No właśnie. Nie ma wywiadu. No. Nie no.
Ale gościu sobie tym, zobacz jak zdobył, zobaczcie jak zdobył, no, jak zdobył. Nie, nie, nie. Na kanał swoje subskrypcje, bo patrzcie, że już ma teraz 747, a jak Rafał pokazywał, to miał tam parę subskrypcji. Ten też dopiero co zaczyna i zobaczcie, że mu podejdą też subskrypcje. Jak takie przedpremierowe. To jest jak strzał w dziesiątkę. Te dwa pierwsze filmy pokazywałem. No to ten trzeci tu nam podesłał kolega tutaj, Fax87, nie? A to tego drugiego nie widziałem, to może nie do końca oglądałem. Ja wczoraj zresztą, wczoraj to byłem tak chory, że, znaczy chory, no coś mnie złapało, dreszcze miałem, ledwo żywy byłem, nie? Ale to chyba wczoraj publikowałeś. Już myślałem, że złapałem tego wirusa, ale całe szczęście to tylko jakieś tam chwilowe osłabienie i grypa, nie. Także też miałem zrobić jakieś dla was, miałem zrobić dla was jakieś relacje, nie? Znaczy ten składanie na żywo, cały czas się do tego przymierzam i no nie dałem rady, no. Ostatnio się licho czuję po prostu. Słabo się czuję, jakiś taki jestem. W robocie jest potąd pracy, bo u nas na rej jest 7 listonoszy na kwarantannie. Jeden złapał koronawirusa, także jest masakra. Mam troszeczkę więcej pracy, aczkolwiek dzisiaj mi się udało bardzo wcześniej skończyć pracę, nie? Więc tak wygląda, nie? Ostatnio wracam z pracy, to też już nie mam siły. Też jestem zajechany. Nie wiem, starzeję się czy co. No. Już mam coraz mniej siły. Czekam na drony. No, będę jeszcze sobie czekał. No. Już wysłałem do cybershopu drona z parka. Być może nie wiem, kiedy go naprawią, ale tam patrzyłem w śledzeniu. Niby jest gdzieś tam utkwił. Na, nie wiem, może ja źle wysłałem też, może on wróci w ogóle, zobaczymy, no. Ale sprawa wygląda właśnie tak. Wracając do miniaka, no to już mamy, wiemy więcej, o. Tutaj też macie porównanie, a bo to jest z tego porównanie i z tego, tak. To cofniemy się. To może zatrzymam, bo tu się będą dwa głosy nakładały. Ciekawe, czy ta torba jest identyczna. Nie pokazali porównania z torbą. Czy ta torba by była identyczna z torbą na Mini 2 tej samej wielkości? Podejrzewam, że tak. Bo w sumie to tak. Kontroler jest taki sam, nie? Baterie trochę mniejsze, nie? Szurki. Wczoraj to się wyspałem po... No to samo, także na pewno nie będzie to, nie jest to fake, bo to druga osoba pokazała, nie jest to fake. Te drony już są i prawdopodobnie ktoś, kto je kupił, po prostu miał dużo szczęścia, bo kupił je przed premierą, kiedy jeszcze się pojawiły się w wyniku czyjegoś błędu w sklepie, nie? Na to wygląda, że tak wyszło, no. Tuż przed premierą się pojawiły w sklepie i tak sprawa wyszła, no. Dobra, w takim razie... No tutaj właśnie dzięki temu, że skopiowałem link, się pojawił na, dzięki koledze Frax87, który pisał, że jest Włochem, gdzieś tam. My tutaj, ja nie znam angielskiego, ale żeśmy sobie pokopiowali, znaleźliśmy ten link, więc dzięki ci.
Nie wiem, czy on jeszcze jest, nie? Ale dziękuję Ci bardzo. Też Was wszystkich pozdrawiam. No. Postaram się dla Was jakieś składanie zrobić, bo na razie nie latam. Czekam aż Paweł swojego drona odzyska. Wtedy wezmę drona Rafała, nie? I będę mógł chociaż coś z drona Wam opublikować nowego. A teraz są piękne widoki, bo jest polska złota jesień. Fajnie by było, jak nagrać te kolory drzew tego z lotu ptaka, nie? To by było super, nie? No ale no, na razie no, trzeba czekać na wszystko, nie? A ja też się uzbroję. Nie miałem czasu w ogóle na latanie też, no. Praca mnie pochłania ostatnio, te wszystko, co się dzieje. A, jeszcze muszę przegląd samochodu zrobić. U matko. Jeszcze w tym tygodniu, także będę miał zajęć od groma, nie? Także wszystkim Wam, jeszcze jesteście na kanale, ale już będę kończył. Dziękuję Wam za to, że byliście, że mnie oglądaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze się nie ogoliłem, taki nieogolony na transmisję przyszłym. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście ze mną. O, macie jeszcze swoje wypowiedzi. O, dobry. Jeszcze się staw pojawił. No. Także macie jeszcze stawa tutaj. Albo pulpit Wam wkleiłem. Tak, macie teraz jeszcze stawa z pulpitu. Ciebie tu wkleję. Nie będziecie mieli tak na żywo. A, patrzcie. Staw, ale ja już będę kończył. No. Dobra. Kończę, nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki, że jesteście. Piotrek, Frax, Rafał, Staw, Kamil. Kto tam jeszcze był? Piotr Lesiak, Frax. A, i z Piotrem tutaj mam jeszcze Dariusz Truciński na chwilę wpadł. To jest Pawcie Pazor, był przez chwilę. Nie się nie odzywał, może słuchał, oglądał. Dzięki Wam serdecznie, że byliście i do usłyszenia. Być może kolejna będzie jakaś składanie jakiegoś filmu. Mam nadzieję. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Kończymy. Pozdrawiam.